Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie przewodniczący. Dlaczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sankcjonuje nieprzestrzeganie prawa? W polskiej telewizji emituje się skandaliczny film realizujący niemiecką politykę historyczną za polskie pieniądze. Jest to niezgodne z polską racją stanu. Polska staje się tubą propagandową niemieckich interesów i szukania w Polakach współwinnych własnych haniebnych zbrodni. Brak reakcji, powtórzę, to sankcjonowanie łamania prawa. Prezes telewizji powinien odejść. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na to nic. Ale to jest ostatnia, z ostatnich tygodni sytuacja. Ale niezgodne z polską racją stanu i realizuje to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest nierespektowanie i dyskryminowanie wartości milionów Polaków, wartości chrześcijańskich, bo czymś innym jest nieprzyznanie miejsca na multipleksie, miejsca dla telewizji Trwam. Jest to niedopuszczalne. Miliony Polaków protestuje, setki marszów, Krajowa Rada na to nic. I jeszcze jedno pytanie. Co z tymi Polakami, którzy uwierzyli premierowi, przecież to jest premier polskiego państwa, że nie muszą płacić abonamentu. Dzisiaj są zasypywani, nękani wezwaniami do zapłaty nawet kilku tysięcy złotych. Pytanie, gdzie tu jest prawo i jak ono ma wyglądać? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji za nic ma polską rację stanu, za nic ma misję. Tego sprawozdania nie powinno się przyjąć. Dziękuję.